przed nami rocznica tego smutnego wydarzenia i to, co zakładaliśmy sobie jeszcze wspólnie z Grzegorzem, że co roku z tego arenie zorganizujemy turniej na wysokim poziomie, który będzie tak szansą, okazją do przygotowania do rundy rewanżowej, jak i promocją futsalu, możliwością obejrzenia najlepszych drużyn w kraju. No i co? Przed nami pierwszy memoriał Grzegorza Lachowicza. Impreza docelowo ma być cykliczna. Cztery świetne drużyny, czołówka polskiego futsalu, do tego mecze towarzyszące, dużo atrakcji dla dzieci, dla osób starszych, licytacje, zbiórka na WOŚP, wspaniałe święto futsalu i okazji do tego, żeby się spotkać, zobaczyć, dlaczego ten futsal jest taki atrakcyjny, dlaczego warto na mecze Dremana przychodzić. Od przedpołudnia do późnych godzin popołudniowych, tak jak Ken powiedział, będziemy mogli oglądać mnóstwo atrakcji. Tak, zaczynamy od godziny 11:00 dwoma meczami półfinałowymi. Najpierw Dreman Futsal kontra Malepszy Futsal Leszno, następnie Red Dragons Pniewy kontra Mistrz Polski, lider tabeli, rekord Bielsko-Biała. Później mecze pokazowe, sponsorzy działacze kontra Castorama, pierwsza drużyna, którą prowadził Grzegorz. Trochę młodzieży, a następnie legendy futsalu kontra legendy futbolu. Dużo znanych nazwisk. Myślę, że to gratka dla kibiców zobaczyć niektórych panów z powrotem na parkiecie. No i co? I creme de la creme od godziny 16:30 do 19:30. Najpierw mecz o trzecie miejsce, potem wielki finał, uroczyste zakończenie imprezy w międzyczasie. Wiele atrakcji. Zapraszamy choćby na chwilę albo i na cały dzień. Na pewno nikt nie będzie żałował wizyty w Stegu Arenie.